Cześć. Dziś przychodzę do Ciebie z krótkim, aczkolwiek bardzo ważnym tematem. Pomyśl o swoim rozwoju osobistym jako o wspaniałym, ale zakurzonym i zapomnianym przez lata fortepianie. Jeżeli się go odnowi i nastroi i posadzi przy nim odpowiednią osobę, znowu wydobędzie z siebie piękne, zachwycające dźwięki i popłynie z niego cudowna muzyka. Nazywam się Bożena Lewicka i od ponad 25 lat zajmuję się rozwojem osobistym, zanim jeszcze to stało się modne i zapanował na to wielki szał. Przez te wszystkie lata konsultowałam setki, jak nie tysiące przypadków i zrozumiałam, jaki jest klucz do sukcesu i do życia w szczęściu i w harmonii. Rozwiniesz się najbardziej, jeśli będziesz dbać o dwie rzeczy, co potwierdziła również ankieta, którą przeprowadziłam całkiem niedawno wśród swojej społeczności i zadałam między innymi jedno pytanie. Jeżeli mogłabyś poprawić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Nie byłam zaskoczona, bo jak mantra pojawiały się dwie odpowiedzi: zdrowie i finanse. Być może nawet nie wiesz, jak bardzo te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Jeśli zadbasz o jedno, zadbasz również o drugie. Jeśli zadbasz o to drugie, zadbasz również o to pierwsze. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego już wyjaśniam. Kiedy wchodzimy w dorosłe życie, chcemy osiągnąć pewien status, równowagę w życiu, zaczynamy pracować, zachorowujemy się każdego dnia, żeby zarobić odpowiednie pieniądze, żeby mieć odpowiedni status, spokój i tracimy zdrowie. Po latach, kiedy już mamy odpowiedni status, mamy pieniądze, z kolei wydajemy te pieniądze, żeby odzyskać zdrowie. Co można zrobić? Jak można to zmienić, żeby powstał balans, żeby była równowaga i harmonia, żeby to życie płynęło w takim balansie i w szczęściu? Zobacz, co się stanie, co może się stać, kiedy jeszcze w tym roku dasz sobie 2 godziny czasu, biorąc udział w warsztatach, które poprowadzę już niedługo, 1 grudnia o godzinie 20. Do niedzieli, do 28 listopada, do godziny 24, możesz dołączyć w specjalnej promocyjnej cenie. Więcej szczegółów znajdziesz w linku w opisie, kliknij w ten link i dowiedz się więcej szczegółów. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.